Siemanko, siemaneczko, motoptysie! Z tej strony witam Was kapitan Jaro na pokładzie naszego cruiselinera Honda Rebel 1100. Witamy Was na trasie naszego lotu między piękną miejscowością Sulęczyno a Gdańskiem. Dzisiejsza podróż nie zajmie nam więcej niż jedną godzinkę. Mamy około 22 stopnie na zewnątrz, piękne niebo z odrobiną chmur i przebijające się przez nie słoneczko. Podczas naszej trasy będziemy mijać cudowne kaszubskie krajobrazy, a podróż będzie umilała nam opowieść pod tytułem Co się stało z Yamahą MT-09 i dlaczego została zamieniona na Honda Rebel 1100? Cała masa ludzi pytała mnie, co się stało z MT-9 i dlaczego zamieniłeś ją tego szybkiego, zwinnego Nakeda 115 koni mocy na zrelaksowanego cruisera. No może nie cała masa ludzi, jakieś 3 osoby może się pytały, ale zawsze jest zawsze powód, żeby o tym trochę popowiadać. A powodów było kilka. Powód numer 1, nie najważniejszy, ale jako jeden, ja tylko jeden z kilku. Mianowicie, o, fajnie, że mnie pan by traktorem rozjechał. Mianowicie MT-9 była cudownym, dalej jest cudownym motocyklem, jednak była dla mnie ona ciut za duża. Tutaj nie mówię tylko o samej wysokości, bo z tym to sobie poradziłem. Mając 1,60 m wzrostu z grosikiem, byłem w stanie postawić obydwie stopy płasko na ziemi, ale jej pozycja, a właściwie pozycja, jaką ten motocykl wymuszał na mnie, była delikatnie niekomfortowa, trochę za daleko kierownica odsunięta od fotela, od siedziska i generalnie sprawiała wrażenie, jakby była dla mnie ciut za dużym motocyklem. Więc po 2 latach i niecałych 7000 km postanowiłem ją sprzedać. Gdyby nie fakt, że nie stać mnie finansowo, żeby posiadać kolejny motocykl w garażu, może bym i ją zostawił, ale ja tak niewiele kilometrów robię w ciągu roku, że byłoby to nierozsądne, żeby trzymać tyle motocykli, szczególnie że w garażu stoi jeszcze MT-7, która jest ujeżdżana przez małżonkę. Więc w tym momencie tyle motocykli to jest niepotrzebne. A po drugie, drugim argumentem za tym, żeby sprzedać MT-9 było, życie jest zbyt krótkie, żeby jeździć na jednym motocyklu. Strasznie chciałem poznać, poczuć, jak to jest jeździć na innych rodzajach motocykli. Nie tyle innym motocyklem, co w ogóle innym rodzajem motocykla. Jak to jest jeździć turystykiem, cruiserem, crossem i tak dalej, to wszystko jeszcze przede mną. W tym roku to jest mój 7 sezon na motocyklu. I po prostu chęć poznania, jak to jest na innym rodzaju motocykli, była większa niż miłość do MT-09. Dlatego poszła ona do nowego właściciela. Tutaj z tego miejsca pozdrawiam. Mam nadzieję, że sprawia mu ona tyle radości, co mi. A teraz do rzeczy. Jakie są główne różnice między MT-9, zwinnym Nakedem MT-9, a zrelaksowanym prawie cruiserem Hondą Rebel 1100. Ale zakurzył ziomuś. No a tych różnic jest trochę. I od czego by tu zacząć? No chyba najbardziej oczywista, czyli wygląd. No tutaj nie ma co się za bardzo rozwozić. Każdy, kto ma oczy, ten widzi. MT-9, sportowa, kosmicznie wyglądająca. Z lekko sportową, wymuszoną pozycją. Bardzo fajny motocykl. No i Honda Rebel, która trochę udaje cruisera, a tak do końca tym cruiserem chyba nie jest, bo pozycja na niej jest taka ni to wyprostowana, ni to cruiserowata, taka trochę podkulona i delikatnie zgarbiona, czyli tutaj nogi mam podkulone. Siedzi się na, kurczę, tak chyba najbardziej można porównać pozycję na Hondzie Rebel 1100 do pozycji na kibelku z telefonem w ręku, czyli nogi podkulone, plecy trochę zgarbione do przodu, lekko wyciągnięta do przodu. Wiadomo, że jest to kwestia indywidualna, każdy jest inny, jedni są więksi, mniejsi, dłużsi, dłuższe ręce, dłuższe tułowie,
dla mnie jest to pozycja taka lekko zgarbiona. Nie jest to jakoś tragiczne, da się do tego na pewno przyzwyczaić. Szczególnie teraz, jak zamontowałem rajzery kierownicy, które mi ją podniosły i przesunęły w moją stronę średnio o 1 cal. Nakręciłem też o tym osobny filmik, kto jest zainteresowany, może sobie go obejrzeć. A wracając do tematu różnic między MT9 a Rebelką, to pomijając pozycję, na pewno jest różnica w sposobie, w jaki sposób te motocykle oddają moc. Na początku, bo właściwie nie miałem możliwości odbycia jazdy testowej Hondą Rebel, a ze względu na czas nie chciało mi się czekać, więc właściwie się tak jakby rzuciłem się na żywioł, na zasadzie, a kupię i zobaczymy jak będzie. Więc wracając do tematu oddawania tej mocy, ten silnik można by powiedzieć, że jest bardzo podobny do MT-07, no bo też dwa cylindry w rzędzie, prawie dwa razy tyle pojemności, masa motocykla jest około, nie wiem, 15% większa niż MT-07, więc myślałem, że i charakterystyka silnika będzie bardzo, bardzo podobna. No i tu się troszkę zdziwiłem, ponieważ w tym silniku absolutnie nie brakuje mocy, jak widać na załączonym obrazku, ale brakuje takiej elektryczności, takiej natychmiastowości. Coś, co było w MT-7, co uwielbiałem w MT-7 i w MT-9, taka natychmiastowa odpowiedź. Ja wiem, że mógłbym sobie tutaj zmienić tryby na sport, ale do tego zaraz wrócę. Wtedy pewnie ta elektryczność, ta szybkość odpowiedzi by była większa, ale nie chodzi mi tutaj o odpowiedź manetki na reakcję silnika, bo to jest jasne, ale kurczę, żwiru rozsypanego było, dobrze, że zwolniłem. Chodzi mi tutaj o to, jak sam silnik, jak się go odczuwa. Podkręcenie, on tak łagodnie wchodzi, tak łagodnie oddaje tą moc. A zarówno w MT-7, jak i w MT-9 jest takie kopnięcie, tak jadę, już, tylko dosłownie trącę ten gaz, on jadę. No, a tutaj w tym motocyklu trochę mi tego brakuje. Co nie znaczy, że tutaj brakuje mocy, absolutnie nie, tutaj jest mocy od groma. Tutaj można mandaty dostawać codziennie. Więc tutaj o to się, jeżeli ktoś się o to boi, to w ogóle to nie ma tego tematu, nie ma problemu. Głównie chodziło mi o tą elektryczność, czyli tą taką bardzo szybką responsywność silnika na to, co chcemy, szczególnie to jest z niskich prędkości, nie? Aczkolwiek muszę tutaj dodać, że to jest dopiero motocykl na dotarciu. On tam ma 300 parę kilometrów zrobione i jeszcze go nie traktuję tak, jakbym chciał go traktować, więc tutaj na razie jest delikatnie. Więc może to moje zdanie się zmieni później po kolejnych kilkuset kilometrach, jak już będzie po dotarciu na świeżym oleju. Dlatego może zrobię później jakiś update. A póki co jest właśnie takie moje to odczucie. Kolejna sprawa tutaj jeszcze na chwilę do tej pracy silnika. Pomimo, że ma tak dużą pojemność w stosunku na przykład właśnie do MT-7, to przy tych małych prędkościach obrotowych spodziewałem się, że będzie bardziej, że będzie płynniejsza. Ja wiem, że to są tylko dwa gary i to nie można się spodziewać aksamitu jak z czterech cylindrów, ale jest tak trochę przy tych niskich prędkościach tak trochę nerwowo. Nawet w tym trybie standard bardzo trzeba być delikatny z manetką gazu, ponieważ no, lubi tak sobie przyszarpać, szczególnie powiedzmy jak robię zakręt 90 stopni, gdzieś wjeżdżam już w jakąś boczną uliczkę, jestem na dwójce, no to tak bardzo delikatnie, bo potrafię zaszarpać w tym momencie. Kiedy nigdy mi się to nie zdarzało, ani na MT-9, ani na MT-7, nigdy nie miałem z tym problemów, mimo że to są zdecydowanie niższą pojemnością jest. No i nie wiem czemu tak jest, no ale tak jest, no taka charakterystyka silnika, tak zestrojone, tak biegi zestrojone, tak program napisany.
Więc tutaj już się chyba z tym nic nie zrobi. A z kolei w trybie sport to już pod tym względem no niestety jest dramat. Wydaje mi się, że w trybie sport to tylko i wyłącznie na torze, gdzie rzeczywiście chcielibyśmy nim trochę poszaleć, żeby mieć i responsywność, i taką ostrą jazdę. Ale chyba nie na co dzień, bo zbyt szarpańska jest ta jazda. Szarpańska? Co to jest w ogóle? Jest takie słowo? Jaka by tutaj była kolejna jeszcze różnica między, taka znacząca, między MT9, czyli wyprostowanym Nakedem, a tym zrelaksowanym cruiserem? No na pewno pozycja. Tutaj siedzimy, nogi rozwalone na bok, podnóżki jakoś tak dziwnie do przodu w stosunku do tego, gdzie siedzi nasz tyłek. No i na przykład, tak jak w MT7 czy 9, żeby sobie wstać, przewietrzyć jajka, czy podziwiać jakieś widoki, żeby widzieć trochę wyżej, no to tutaj już tak łatwo nie jest. Na Nakedach po prostu wstajemy, przenosimy ciężar na podnóżki i wstajemy. No, normalnie tak, jakbyśmy stali na nogach. Tutaj jest to mocno utrudnione, bo te nogi są do przodu, więc trzeba się jakoś tak trochę dziwnie powyginać, trochę może nawet wspiąć na rękach, właściwie podciągnąć z kierownicy, co jest średnio rekomendowane, żeby ciągnąć za kierownicę. To nie jest trzymalnica, tylko to jest kierownica. Więc to i jazda później w takiej wyprostowanej pozycji też jest słaba, bo jest ona mocno nienaturalna. Więc tak jak na Nakedzie mogłem jechać, kurczę, kilka kilometrów i się wentylować i podziwiać jakieś krajobrazy za płota. Tak tutaj jest to raczej utrudnione. Na chwilkę jak najbardziej, ale no nie jest to, nie czuć, że to jest naturalna rzecz dla tego motocykla. No i jest to, no gdzie? No, baba z telefonem i wyjechała na przeciwny pas, super. No i co, wybiła mnie, zbija mnie z pantałyku. W komentarzach napiszcie mi, co to jest ten pantałek do jasnej cholery. Ale patrzcie, jak ten motocykl pięknie zmienia biegi, to jest masakra. Słuchajcie, o, kolejna różnica. W MT9 nie wchodzą źle biegi, naprawdę fajnie, tak samo w 7 super, nie? Ale jak w tym Rebelku płynnie wchodzą biegi, to jest jakaś masakra, jak w masło. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy kupić manuala, czy kupić sobie automat, to jest właściwie chyba temat na kolejny odcinek. Ja kupiłem manuala, ponieważ lubię zmieniać biegi, lubię się tym bawić i myślę, że to był dobry wybór. Tutaj biegi wchodzą pięknie, bez żadnych zgrzytnień, szarpnięć i tak dalej. Wydaje mi się, że nawet lepiej niż właśnie w MT7 czy w MT9. Patrzcie, już, pyk. Właściwie bez stopniowa zmiana zbiegów. Coś wspaniałego. Więc tak, to można zaliczyć do kolejnej różnicy między MT7 a MT9. Wiecie co, wydaje mi się, że ten Rebelek przy wyższych prędkościach wpada w lekką szimę. To jeszcze jest oczywiście do podregulowania, bo ja to dopiero się go uczę, nie? Ale on jest taki mniej stabilny. Nie wiem jeszcze, z czego to wynika, że tak się dzieje. Niektórzy na zagranicznych forach twierdzą, że to jest kwestia ogumienia, że na innych oponach on się zdecydowanie lepiej zachowuje. Może to być też kwestia dystrybucji masy, że dużo większy ciężar jest z tyłu motocykla i te przednie koło jest odciążone i tak się łatwo nie... Inaczej, że się przenosi ciężar na tył motocykla, szczególnie przy przyspieszaniu, no i wtedy właśnie wpada sobie w taką delikatną szymę. Tutaj akurat tego nie było widać, ale to przy większych prędkościach gdzieś na autostradzie jest to wyczuwalne. Jest to taki, wprowadza taki lekki dyskomfort. Coś, na co warto zwrócić uwagę, mieć na uwadze, szczególnie przy przyspieszaniu. A później spróbuję bardziej zestroić zawieszenie pod siebie i może to się poprawi. Na razie jeszcze nie miałem czasu. Wyskoczyłem na motocykl, żeby sobie chwilkę pojeździć. Więc takimi rzeczami jak najprędzej trzeba się zająć, żeby sobie kuku nie zrobić. Jaki by tutaj wybrać kolejny punkt, który tak znacząco różni nam Honda Rebel od MT9? Wiecie co?
coś, co jest niemierzalne i nie do odczytania w katalogach, czyli odczucie prędkości. Nie wiem, jak to jest możliwe, bo przecież MT9 też jest nakedem, MT7 też jest nakedem, ale na tym Rebelu zdecydowanie mocniej czuć prędkość. Nie wiem, napór wiatru jest jakiś większy. Kurczę, jak jadę tym Rebelem 110, to mam wrażenie, że raz będę przechodził w nadświetną warpową i zaraz mi się obraz będzie rozciągał. Jak w Star Treku. Dosłownie, takie jest wrażenie. Tak więc no, działa to na pewno na naszą korzyść i bezpieczeństwo, ponieważ wrażenie prędkości jest zdecydowanie większe w moim takim subiektywnym odczuciu w porównaniu do nakedów. Co myślę, że jest fajne, bo daje radość z jazdy, nie macie poczucia zamulania, a jednocześnie nie trzeba próć nie wiadomo ile, żeby to uczucie sobie zapewnić. Od samego początku jeździłem nakedami bez żadnych szybek, więc ja tak lubię. Lubię jak wieje, lubię jak czuję ten napór tego powietrza na klatkę, na kask, więc mi to nigdy nie przeszkadzało. Więc to jest akurat dla mnie fajne. Kolejną rzeczą jest praktyczność tego motocykla. Praktyczność motocykla, czyli to, że ktoś go tak wystylizował, wszędzie jest czarny, nawet śrubki ma czarne, sprawia, że każde akcesoria, które chcemy do niego przyczepić, w jakiś sposób szpecą. I nawet znalezienie jakiegoś fajnego uchwytu na telefon, co przy nakedach nie robi większej różnicy. One są takie surowe, takie kosmiczne, takie modernistyczne, więc jak się przyczepi do nich telefon, no to za bardzo nie zaburza to estetyki tego telefonu. A jeżeli tutaj cokolwiek przyczepimy, no na przykład taki jakiegoś RAM mounta do telefonu czy jakąś nawigację, no to wybaczcie, ale to będzie wyglądało okropnie. Tutaj przyczepiłem taki holderek do telefonu, taki jak najbardziej minimalistyczny, jak się dało. No i myślę, że no nie wygląda źle, no. Akurat jadę trasą, którą znam na pamięć, więc tutaj nie muszę korzystać z telefonu, z nawigacji, ale myślę, że taki dzyndzelek będzie sprawiał swoje zadanie i jednocześnie za bardzo nie psuje estetyki. Co bym mógł jeszcze powiedzieć w kwestii różnic między MT9 a MT7, tylko generalnie nakedem pokroju MT7, MT09, a Rebelką 1100. No na pewno jest cięższym motocyklem, co czuć na pewno przy manewrach, jak i przy przepychaniu motocykla. Nie jest jakiś tam dramat, po prostu czuć, że jest cięższy. Zanim kupiłem Rebelkę 1100, oglądałem całą masę filmików, gdzie wszyscy się zachwycali, jakim to zwinnym jest motocyklem, jaki to jest pożeracz zakrętów. Tutaj muszę trochę zwalniać, bo już wiele zakrętów widziałem, ten rozsypany żwir mocno. No i pierwsze moje kilka kilometrów na tym motocyklu to było takie, o kurde, trochę taki słonik. To nie jest taka zwinna pszczółka, jak wszyscy zapewniali. A w tych wszystkich filmikach, w których się ludzie rozwodzą na temat właśnie tych cruiserów, wydaje mi się, że oni się wszyscy odnoszą do takich prawdziwych, ciężkich cruiserów, ciężkich chopperów, które ważą po 250-300 kilo, no to rzeczywiście, może w odniesieniu do nich Rebelka jest sportowym ucieleśnieniem cruiserowatego nakeda, no ale w odniesieniu do MT9, no to jednak tą masę trochę czuć. Takie szybciutkie manewry, lewo, prawo, są troszkę bardziej ospałe, niewiele bardziej, ale jednak. No ale to wiadomo, no, zależy kto czego oczekuje od motocykla. Do takiej jazdy jak teraz, gdzieś po wiejskich dróżkach, gdzie są takie fajne zakręty, nadaje się on jak najbardziej, jest to przyjemne. Nie ma żadnego problemu, żeby go sobie przerzucać na lewo, na prawo. Więc jak dla mnie jest to rzecz pomijalna, ale zauważalna. Myślę, że warto o tym wspomnieć. Z takich kolejnych różnic, te wszystkie panele, które tutaj są i jakość tego wykonania, wydaje mi się, że jest lepsza.
że są te jakoś sposób, w jaki one pracują, w jaki je się naciska, w jaki sposób dają sobie znać, że je wcisnąłem, jest jednak lepsza. To jest jakby tak jakby troszkę inna klasa motocykla i przynajmniej po tych guzikach to czuć, że inaczej one klikają, że dają taką lepszą odpowiedź do tego, do palca, że coś wcisnąłem i to mi się podoba. To jest na fajniejszym, ciut lepszym poziomie. Tempomat jest fajny, czego wiadomo w Nakedach nie było. Jest to wygodna opcja, szczególnie na jakąś dłuższą trasę, można sobie odpocząć nad garstek. Także jeżeli ktoś się nad tym zastanawia albo nigdy nie ma, no to jest fajne. Kolejną różnicą to są wibracje. Tak, w MT7 i w MT9 w porównaniu do Rebelka tych wibracji po prostu nie ma. A tutaj one są. Są one wyczuwalne właśnie w okolicach 4000 chyba najbardziej. Na tyłku, na kierownicy, na podnóżkach. Jest to takie delikatne mrowienie i jest to wyczuwalne. Straszne? Nie. Tak delikatnie. Po prostu rzecz, na którą zwróciłem uwagę. To nie byłoby to coś, co by zaważyło na mojej decyzji zakupu. Tak więc podsumowując, jest to dla mnie zupełnie nowe doznanie. Po 6 latach jazdy na Nakedach i to jest całe moje doświadczenie na motocyklach, więc nigdy wcześniej nie jeździłem na żadnych innych motocyklach. Po przesiadce na właśnie Honda Rebel to było dla mnie strasznie dziwne. Przez pierwsze kilkadziesiąt kilometrów czułem się no, bardzo niewygodnie. Na zasadzie, o kurde, ciężka sprawa. Gdybym wziął go na jazdę próbną, to możliwe, że by mnie to zniechęciło, żebym nie kupił tego motocykla w ogóle. A przez to, że go kupiłem bez jazdy próbnej, no to zostałem już postawiony, sam siebie postawiłem przed decyzją już podjętą, bez odwrotu, więc pozostało mi tylko i wyłącznie przyzwyczaić. No i teraz po tych 300 ponad kilometrach przyzwyczaiłem się do tej pozycji, nawet jest już teraz spoko, jest fajnie. Więc jeżeli ktoś tak się zastanawia, czy by nie chciał się właśnie przesiąść z jakiejś maszyny, na której ma wyprostowaną pozycję, albo na przykład ze sporta, na coś takiego, to trzeba się do tego po prostu przekonać. Nie zrażać się po pierwszych kilometrach, bo nawet po 20 czy 100 kilometrach pojeździć trochę więcej i można się przyzwyczaić. O Jezu. Co teraz? Teraz uwielbiam ten przepis. Musi się zatrzymać kilkadziesiąt ton ciężarówek i innych samochodów. Wszyscy muszą się zatrzymać, wszyscy muszą wyhamować, wszyscy muszą zużyć opony, wszyscy muszą ponownie ruszyć. Oczywiście środowiskowo to jest genialny przepis. Pył z hamulców, pył ze startych opon, ponowna energia, ponowne spaliny przy ruszaniu takiego ogromnego pojazdu, bo jedna osoba chciała przejść przez pasy. Ciekawe, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Dla mnie to jest idiotyczny przepis. Według mnie zatrzymywanie się na pasach powinno być indywidualną kwestią kierowcy. Jeżeli ktoś czuje, że chce przepuścić pieszego, to powinien móc go przepuścić. I tyle. No ale dobra, trochę odpłynęliśmy tutaj w dygresję, w jakieś inne tam polityczno-środowiskowe tematy. Nie róbmy tutaj gówno burzy z fajnego, niedzielnego przejazdu. Nie psujmy sobie humoru. No i tyle, moi kochani. Chyba więcej uwag na tą chwilę nie ma. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, nieważne, dotyczące motocykla, czy mojego lewego buta, czy tego, jak się jedzie tym wspaniałym motocyklem, piszcie śmiało w komentarzach. Chętnie na wszystko odpowiem. O, fotoradar. Ciekawe, czy jak jechałem w drugą stronę, to zrobi mi pamiątkowe zdjęcie. Nie no, jechałem zgodnie z przepisami, więc chyba nie. Trzymajcie się. Pozdro.